transakcja ta nie została jeszcze dokonana. Przedsiębiorcy nie są zobowiązani do dokonywania zgłoszenia do prezesa urzędu w określonym terminie, natomiast muszą dokonać tego przed dokonaniem samej transakcji. Z całą pewnością w momencie, kiedy wniosek koncentracyjny wraz z wszystkimi danymi do urzędu wpłynie, będziemy prowadzili zgodnie z procedurą badanie rynkowe obejmujące wszystkie rynki lokalne i te względy, które zostały poruszone w wystąpieniu panów posłów, będą wzięte pod uwagę w naszym badaniu. Równocześnie informuję, że informacja o wnioskach, które do urzędu wpływają, jest informacją publiczną, dostępną na naszej stronie internetowej, dlatego wszystkie zainteresowane podmioty, parlamentarzyści, przedsiębiorcy mogą ją śledzić. Także decyzja, która będzie wydawana, będzie decyzją publiczną i w procesie badania koncentracji te wątki, o których była tutaj dzisiaj mowa, będą z całą pewnością zanalizowane w odniesieniu do wszystkich rynków właściwych, biorąc pod uwagę to, o czym mówi ustawa, czyli wpływ danej koncentracji na stan konkurencji na rynkach właściwych, rynkach lokalnych, jak również poziom ochrony konsumentów. Dziękuję bardzo.